Wszyscy znamy kolonie Cesarstwa Niemieckiego, Namibię, Kamerun, Tanzanię i tak dalej. Ale tak naprawdę kolonie istniały nawet przed zjednoczeniem państw niemieckich. Elektor brandenbursko-pruski zaczął podbijać ziemię w Afryce i na Karaibach już w 1600 roku. Zarażony żądzą odkryć innych potęg kolonialnych, uzbroił flotę i przystąpił do pokerowej rozgrywki o ziemię położone z dala od domu. W tym filmie przyjrzymy się zatem wczesnym, często zapomnianym niemieckim koloniom. W jaki sposób zostały one podbite, jak zostały wykorzystane i jak doszło do ponownego upadku imperium kolonialnego? Na wszystkie te pytania odpowiem w dzisiejszym filmie. Pierwszymi Europejczykami, którzy założyli bazy w Afryce, byli Portugalczycy. Stworzyli oni wydajną sieć fortów i stacji zaopatrzeniowych dla swoich statków w drodze do Azji. Jednak inne europejskie potęgi naturalnie nie chciały pozostawić Portugalczykom wyłącznego monopolu na lukratywny handel azjatycki. Tak więc Holendrzy, Brytyjczycy, Szwedzi i Duńczycy poszli w ich ślady, zakładając bazy handlowe na wybrzeżu Afryki. Kiedy te same narody podbiły również kolonie w Ameryce, wysoce lukratywny handel trójstronny zaczął się stopniowo rozwijać. Elektor brandenbursko-pruski chętnie uczestniczył w tym handlu. Krótkie przypomnienie. Od 1618 roku Hohenzollernowie rządzili Brandenburgią i Prusami w Unii Personalnej, a od 1701 roku stało się to Królestwem Prus, które później zjednoczyło państwa niemieckie. Brandenburgia-Prusy były klasyczną potęgą lądową, co stanowiło problem, ponieważ do podboju kolonii potrzebna była flota. Ówczesny elektor Fryderyk Wilhelm zaczął więc czarterować fregaty od Holendrów i finansował budowę własnych okrętów. Powstała niewielka flota wojenna, która jednak odniosła kilka znaczących sukcesów. Po raz pierwszy została użyta w wojnie ze Szwecją, w której przeprowadzono udane oblężenia Szczecina, Stralsundu i Rugi. Zainspirowany tym sukcesem, elektor zaczął sięgać po bardziej odległe cele. Rozpoczęły się wyprawy do Afryki Zachodniej, podczas których zawarto traktaty ochronne z lokalnymi władcami. W 1682 roku założono pierwszą oficjalną kolonię, Gross Friedrichsburg w dzisiejszej Ganie. Zbudowano fortek i zaono domy handlowe. Kolonie powstały również w innych częściach Afryki. Od 1685 roku na przykład w Argen, wyspie u wybrzeży dzisiejszej Mauretanii, a od 1700 roku także w Łydę w dzisiejszym Beninie. Wciąż jednak brakowało kolonii na Karaibach, by zrealizować pożądany przez elektora handel trójstronny. Zawarto zatem traktat z Danią, a dokładniej z Duńską Kompanią Zachodnioindyjsko-Gwinejską. Ta ostatnia wydzierżawiła Brandenburgii Prusom część karaibskiej wyspy San Tomas, na której elektor mógł swobodnie handlować niewolnikami. San Tomas była jedną z wysp Antylii, dziś jest częścią amerykańskich Wysp Dziewiczych. Kilka lat później zaanektowano również wyspę Crab Island, która obecnie jest częścią Puerto Rico. Fryderyk Wilhelm był więc bardzo dumny, ponieważ zrealizował wszystkie swoje plany i miał teraz imperium kolonialne na trzech kontynentach. W koloniach rozpoczął się ożywiony handel takimi towarami jak kauczuk, kość słoniowa, złoto i sól. Najbardziej lukratywny pozostawał jednak brutalny handel niewolnikami. Szacuje się, że od 10 do 30 tysięcy Afrykanów zostało deportowanych do Ameryki jako niewolnicy z kolonii Brandenburgii Prus. Pomimo krótkotrwałej prosperity finansowej kolonii, w ciągu następnych kilku dekad nastąpił stosunkowo szybki upadek. Głównym tego powodem było to, że następcy Fryderyka Wilhelma nie podzielali jego pasji do kolonii i marynarki wojennej i ponownie skupili się bardziej na Europie i budowaniu silnej armii lądowej. Zwłaszcza po założeniu Królestwa Prus w 1701 roku, kolonie z dala od domu były coraz bardziej zapomniane i zostały rozwiązane lub sprzedane. Na przykład, dzierżawy na Karaibach nie zostały odnowione, a afrykańskie posiadłości zostały sprzedane holenderskiej kompanii zachodnioindyjskiej. Przez kilka następnych stuleci Prusy nie podejmowały dalszych prób podboju kolonii. Głównym powodem było to, że ich posiadanie zbytnio uzależniłoby Prusy od potężnych potęg morskich.